Michał, słyszałeś o street takeoverach? Coś słyszałem, Jacek, ale dla mnie temat troszeczkę niezbadany z tego względu, że niezbyt dużo treści na ten temat oglądałem, ale z tego, co już zrozumiałem wcześniej, to mamy do czynienia z przejęciem skrzyżowania, tak jak to ostatnio określiłeś. Także możesz opowiedzieć coś więcej na ten temat. Słuchaj, mnie bardzo to zainteresowało, jak wygląda to od strony amerykańskiej, takiej amerykańskiej popkultury, dlatego że to się przenosi do nas, nie po prostu. I jest Zauważyłem. straszny syf się robi, bo przecież tutaj dopiero co, na Wrocławskich Bielanach, no to była impreza WN, nie, impreza, spot WNR-u, gdzie No. tak, już były rzeczy typowo z Ameryczki. Podpalanie danego miejsca, czyli lanie benzyny po prostu i podpalanie, żeby potem kręcić wokół tego bączki. Galerii parking, który jest zawalony przez parę godzin, a potem no jeszcze za ludźmi jest po prostu goniony, nie? No, niestety. Albo Podpalenie stety. wrocławskie. Zależy. Podpalenie wrocławskiego Mostu. mostu milenijnego, który Tak. no, jest objazdówką wokół Wrocławia, nie? Co no, zrobiło całkiem duży syf i jeszcze Milenijny to nie jest objazdówka. no nie, no to jest. Obok. Właśnie tak patrzę na to, że na S8, bo tu mówimy o tej ósemce. No. Milenijny jest obok, ale to jest bardzo popularny most dla ulicznych wyścigów, no bo byłem, ja nie mówię co tam robiłem, ale fakt tam jest grubo, nie? Tam jak jest pocik samochodów i tam zjeżdżają takie furki, dosyć nietypowe bym powiedział, bo zazwyczaj takie typowe sliperki, żeby zauważyłem, że Wrocław bardziej pod tym kątem robi samochody, no bo jak pierwszy raz miałem ten do czynienia z ulicznym wyścigiem, no to zauważyłem, że no tam jest spór między sobą, między graczami to nazwijmy, a później bardzo szybko się trzeba rozmyć, z tego co założyłem. Nie mówię z doświadczenia, ale przynajmniej to co widziałem. Ja na milenijnym jeszcze nie widziałem niczego takiego. Widziałem, co tam się dzieje pod milenijnym czasami. Właśnie tam się to zaczyna, a później wjeżdżają na milenijne, nie? Czyli, tak. Okej. No to w każdym razie, na ilegalu podpalili po prostu ten most, zrobili tam kółeczko, po czym się zorientowali, że dwa lejny do jazdy to jest za mało, żeby kręcić kółka, i pojechali po prostu prosto, nie? Trochę tak. Ale było dużo już nagrywania jakichś streamów na Instagrama i tak dalej, no i No, to się rozeszło w sumie po władzach, nie? No potem no to no. Nie ma się co dziwić. było straszne koszenie po samochodziarzach. Stąd właśnie jesteśmy Samochodziarze Podcast. Tak jest. Bo no, nie ma co, no, to był wielki przypał tak naprawdę i zrobienie tak naprawdę po złości wszystkim tym, którzy interesują się samochodami, nie chcą być kojarzeni potem jeszcze z takimi rzeczami. No nie dziwię się, nie? No i to była gigantyczna potwarz. Policja się zaktywizowała na jakieś, nie wiem, 2-3 miesiące. Znowu jest cicho w miarę, ale no to jeszcze po wydarzeniach z Krakowa, nie, gdzie ten renalciarz to się No, wywalił raczej to z. nie jest śmieszne, nie? No nie, ale. No, 140 w mieście i on tam chyba miał coś we krwi, z tego co Tylko mówił. 140, a tam dużo więcej niby było. Tak? No tak, znaczy przy Przy hamowaniu już przy hamowaniu hamu. niby, Tak, po nie? hamowaniu było niby 140, no. Tak, we krwi jeszcze chyba nie tylko alkohol w ogóle był, No więc. nieważne, ale wiesz, już jak. Znaczy, w sumie to Cztery osoby ważne. w dwóch No właśnie. fotelach, nie? No ale to zaktywizowało mocno. To mocno żarło No nie faktycznie. dziwię się, no. Ja nawet myślę o tym, że kurde, to oszczędzi. To, że ten gość, no. Nie przetrwał tego kierowca, Przykro mi. to przykro, ale no, oszczędziło mu to, żeby mieć jakiś no, gigantyczny lincz tak naprawdę. Bo ponoś to była znana osoba ze sceny, z street racingowej i tak dalej. No czy wiesz co, no mnie dziwią w ogóle te znane osoby ze street racingu, w sensie no chłopak na nagraniach tych wcześniejszych, bo ja w sumie nigdy o tej osobie nie usłyszałem, no najbardziej echem się odbił nasz polski Frog. Ale u Froga było widać to, że no mimo, że trochę trochę bardzo ryzykownie, ale widać, że miał to poczucie tej kierownicy. Jak patrzyłem na tutaj tego kierowcę z tego Renault, świętej pamięci, to widziałem, że on tak lubi jeździć agresywnie, ale nie do końca z głową. Wiem, że to się trochę nie koliduje ze sobą. No but hamowanie, nie? But Tak, dokładnie. But hamowanie. hamowanie, tam zero techniki jakiejkolwiek. W sensie nie, żebym się znał teraz na technice, ale no płynna jazda to jest podstawa do takiej troszeczkę bezpieczniejszej jazdy, moim zdaniem. I nawet jak się zapingala, to uważam, że dojeżdżanie do samochodu na jakieś tam
dojeżdżanie mocne, przyhamowanie, to ci nic nie da. To właśnie pokazuje, że kurczę, jeszcze dużo się musisz nauczyć. Stąd, no mówię, nawet na symulatorze te no-hesi teraz bardzo popularne. Właśnie chcę przetestować. Myślę, że tam nawet ci to więcej nauczy, jeśli chodzi o takie typowo net for speedowe wyprzedzanie samochodów. Sam to lubię, no bo to jest płynne poruszanie się po mieście, oczywiście z granicami rozsądku. Też nie mam auta, które nie miało nie wiadomo ile mocy. Stąd uważam, że no, szczególnie jak wsiadasz do mocniejszej fury, to tam trzeba mieć to, no, trzeba mieć ten olej w głowie. No bo jednak, kurczę, wsiadałem do różnych aut, miały po 600 koni, miały po... Do najmocniejszego, co wsiadałem, to miał chyba 660. I no to tam już, kurczę, trzeba umieć panować nad kierownicą. No chyba, że lecisz, nie wiem, jakimś ekskluzywnym Mercedesem za ponad banie, no to w sumie to auto ci samo jedzie, nie? No tak, ja też na przykład ósemką leciałem sobie spokojnie, za szybko zdecydowanie, co prawda nie przez miasto, ale no nie czułem tego po prostu. No. Ale wtedy no się nigdzie nie wciskasz i tak dalej, nie? Tak. Przykład Froga to na przykład sam obrońca jeszcze, co przyjął to sąd, no to było... że w krytycznych momentach potrafił zapanować nad samochodem i nie powodował przez to... No właśnie o to mi chodzi. Tak, właśnie. O to mi chodzi. To było bardzo teraz zapamiętane w ogóle przez scenę i teraz ludzie mówią o tym, żeby tym się bronić. Że raz sąd to uznał za dobry argument, więc to będzie dla wszystkich tych, którzy będą mieli przypał w swoim własnym zakresie. No wiesz, jeśli masz nagrania, w sensie jak jeździsz, jak tak już wspominałem wcześniej, Frog bardzo pokazał, że on umie jeździć, no nie ma co gadać, on tam ma jakieś to doświadczenie, to że wypłynął pierwszy jego filmik, to ja myślę, że jego kariera zaczęła się dużo, dużo wcześniej. Pewnie tak. A to, że chciał się tym pochwalić, to uważam, że to trochę kontrowersyjnie zajadę, ale miał czym. Okej, okay, jest to głupie, jest to ryzykowne dla ludzi wokół. Ale no to Giorgi Tavarazze tak samo, nie? Właśnie. No trochę tak, no ale no, jak się skończyła historia, nie? No tak, aczkolwiek nie będąc za kółkiem. A no tak, rację, no. Ty masz rację, faktycznie, bo tam ta historia się trochę, no ale on, kurczę, on to pięknie to robił, w sensie jego filmiki, to pamiętam, to był 2006? Nie, no później. Później trochę, ale gdzieś mega wcześniej to widziałem te filmy, może przesadziłem z tym 2006, aczkolwiek, no poezja, na zasadzie wtedy, kurczę, jednak ludzie potrafią, właśnie to jest fajne w motoryzacji, że jak umiesz jeździć, to widać po prostu. I przy takich osobach typu jak Giorgio, no to było też widać, że chłop kuźwa ma straszne wyczucie samochodu. No ale to też jest jazda jednym samochodem i myślę, że katowanie przez wiele godzin do perfekcji, a później dopiero chęć pochwalenia się tym, a nie, że ty wiesz, bierzesz furę z salonu, które ma ponad 300 koni, jest trudne w prowadzeniu bez typowo autotorowym i wsiadasz i udajesz przed kolegami, nie? No właśnie. I tak w przypadku tym się skończyła właśnie historia. No i jesteśmy jako samochodziarze bardzo na świeczniku w tym momencie. Dużo bardziej niż na pewno tak jeszcze 2, 3, 4 lata wcześniej, kiedy jeszcze przypominam 2 lata temu, to pamiętam, że dostawało się 500 zł za zrobienie dowolnego bonderokiem, nie? No. A w tym momencie no to już jest to tak mocno koszone, że no aż jak już się interesujesz samochodami i chcesz mieć jednak to prawo jazdy, no to aż się zastanowisz dwa razy. Myślę, że to akurat... Tak, tak, tak. Sam to zauważyłem przy zmianie przepisów, że jakby już przez miasto... No czy wiadomo, no święty nie jestem, tak, ale przez miasto staram się jednak zachowywać te granice rozsądku w ramach gdzieś tam polskiego prawa, czy tam kodeksu, więc sam zauważyłem różnicę u siebie, tylko że ja nigdy nie byłem osobą, która gdzieś tam, wiesz, starała się mocno gdzieś tam zapierdzielać, starałem się bardziej przy mniejszych prędkościach robić rzeczy, gdzie, wiesz, pasażer też, wow, wiesz, jest jakiś tam właśnie ten efekt wow. A tak to no inaczej, no, jak wiem, te sportowe fury w garażu, to no przykro mi, nie? Tam się działy różne rzeczy, ale przez to, że jeździłem już o wiele wcześniej też na torach, więc jakby ja mniej więcej wiedziałem, jak się to może zachowywać. Też oczywiście auto za każdym razem, zanim zacząłem gdzieś tam butować, no to było testowane. No ale było kilka sytuacji takich, których no źle wspominam i na przykład teraz pamiętam, że był mega deszcz. I ja miałem wtedy SQ7, tą V8 w dieslu, co było śmieszne, bo w środku wiadomo, no ten efekt z głośników, który leciał, tak, że tam było większość tego dźwięku dawanego przez głośniki, ale to dobrze udawało, ale
te ponad dwutonowe cielsko, bo tak to trzeba nazwać, skubane się prowadziło jak gokart, tylko że rozpędzałem się ze świateł, nie tam do jakichś kuriozalnych prędkości, bo to nie wiem, tam było 100 metrów, 200 metrów i padał deszcz, w cholerę padało deszczu i nagle ja zauważyłem, że babka mi wchodzi na pas, gdzie w ogóle kompletnie nie było jej widać. Oczywiście zhamowałem, bo udało mi się, nie? No ale to było takie pierwszy raz, gdzie miałem, kurczę, mogło się to źle skończyć na przykład, nie? Ale no gdzieś tam ta reakcja była szybka. Ale no mówię, wsiadaj do samochodu, tak? Tylko że jeśli się czujesz niepewnie, to nie rób głupich sytuacji, które mogą stworzyć gdzieś tam jakieś mocniejsze zagrożenie, gdzie wiesz, że możesz w pewnej sytuacji no nie ogarnąć. A sam pewnie jeździłeś z takimi ludźmi, gdzie wiesz, wsiadasz do kogoś do samochodu i to od razu widać, nie? W sensie jak ktoś się pewnie zachowuje, nie mówię tutaj o prędkościach, o tym, tylko wie gdzieś, gdzie jechać, wie jak jechać, mniej więcej. Ja z takimi osobami właśnie lubię podróżować, bo też wiele mam przypadków, gdzie niestety wsiadałem do samochodu i miałem taki trochę koniec przed oczami. To się nawet zdarzyło 2 tygodnie temu. Że wsiadasz i analizujesz, w jakim jesteś samochodzie, że przy jakiej prędkości są szanse na przeżycie. Ja już powiem ci szczerze, że jak widzisz ponad 140 na obwodnicy i ktoś zaczyna wyprzedzać na trzeciego, to trochę ci życie przelatuje, nie? I to są takie sytuacje, że mówię, no kuźwa, nie potrafisz, nie rób. W sensie naprawdę, bo to, że my tam się rozpingolimy, no trudno, no my jechaliśmy w tym aucie, ale ktoś może oberwać, nie? I ja tego akurat strasznie w tym nie szanuję, a to, że jest teraz nagonka na tych samochodach, no bardzo dużo głupich przypadków ostatnio narobiliśmy sobie na scenie gdzieś tam i uważam, chociaż musielibyśmy spojrzeć sobie na statystyki, jak to wygląda, jeśli chodzi o teraz łamanie prawa. Myślę, że to mocno poszło w dół. No, to byłoby właśnie samo ciekawe. Sprawdzimy to w takim razie. Tak. Ale takimi miejscami, gdzie nie spatrzę się jeszcze na to, że można jednak dostać poprawku i dostać po jakichś kiedyś pieniądzach. Się nie odbierało poprawka, nie? I to było takie, że okej, miałeś te 21 punktów, z tego co pamiętam. Mhm. I co? Wtedy się chyba zdawało ten kurs jeszcze, ten, żeby ci punkty zmalały? No to 3-4 godziny, koniec. No, a teraz za przekroczenie ci mogą niestety w mieście, no szczególnie wiesz, no ja bym się czuł troszeczkę mega źle bez możliwości poruszania się samochodem. No bo to jednak, kurczę, no nie dość, że praca i inne rzeczy, no to wiadomo, też jak wsiadam ze samochodem, to się po prostu dobrze czuję, tak, lubię samochody, więc nieważne co prowadzę, ja się i tak dobrze czuję. Chyba że prowadzę Aigo od mojej mamy, to wtedy mam takie kuźwa. Aigo? Aigo, 3 cylindry, chłopie, całe tam chyba 60 koni. To fajnie jedzie, tylko że bardzo mocno, co mnie w ogóle zastanawia, że kupujesz sobie nowe Aigo z salonu, tak? Za ciężko zarobione pieniądze przez całe życie. Masz sobie odłożone, poszedłeś do salonu, odbierasz auto i ono po 50 tysiącach kilometrów, stare, jest tak zużyte, że tam sprzęgła już praktycznie nie ma, coś tam w rozrządzie zaczyna, wiesz, napierdzielać. Ja się zastanawiam, mówię, to nie jest trwałe, w sensie nawet nie wiem, gdzie tam jest strefa zgniotu w takim samochodzie, już pomijając ten fakt. To uważam, że nie wiem, mój samochód, który nigdy nie miał wymienionego sprzęgła, ma ponad 200 tysięcy na latane, a wiem, jak moja mama prowadzi i uważam, że nigdy nie zjechała sprzęgła w samochodzie, tak w tym kuźwa jechałem wczoraj i mówię, prawie wiesz, nie wiedziałem, już się ślizgał na tym sprzęgle, nie? Także, kurczę, Toyota niby, nie? Popatrz, że kupujesz auto, które jest najbardziej, ale jak kupujesz tą najmniejszą wersję, to sorry, ale to długo nie potrzyma. No to jakiś taki inny standard jest pewnie dla małych samochodów. Nie wiem, ale trochę się zdziwiłem, no bo jednak fura swoje kosztuje, no fakt, na dzisiejsze czasy to nie są jakieś tam specjalnie duże pieniądze, jak za samochód nowy oczywiście z salonu. No bo teraz auta, no sorry, no ale jak chcesz kupić coś, chyba nawet Dacia Duster teraz koło 100 kosztuje. No. Pewnie jak sobie doposażysz, to ze 120 tam ci pewnie wyjdzie. No czasy się bardzo zmieniły, bardzo mocno się też zmienił pieniądz, w sensie takim, że no wszystko tak podrożało, że no to widać wszędzie. No a w branży samochodowej nie dość, że nie wiem, chcesz sobie kupić auto klasy premium, no to teraz czekasz po 2 lata, nie? No. Zanim ci go wyprodukują i to jest takie dla mnie, że no na pewno znajdziesz coś szybciej, no ale też mam historię, gdzie wujek mojego dobrego znajomego właśnie czeka na samochód już. Tylko że on czekał na GT3, więc to też jest trochę inaczej, w sensie na Porsche GT3. Okay. Więc on czeka 1,5 roku, nie?
zanim mu się auto wyprodukowało, no ale się śmiał, bo od razu jak wyjechał z salonu, to zyskało na wartości, bo on tam, no dosłownie, nie, no bo tego auta nie można teraz dostać. Co, nie wiem, no nie mam na tyle pieniędzy, żeby w ogóle się zastanawiać, czy ej, kurde, idę do salonu po furę za banie. Fajnie by było w przyszłości, wiadomo, ale no pewnie bym się denerwował, w sensie, wiesz, no kurczę, płacisz komuś praktycznie 6 zer z twojego konta, chciałbyś mieć ten samochód, nie wiem, po miesiącu, po dwóch, no. A tu czekasz w kolejce półtora roku, kuźwa, jeszcze się śmieję, że do nowych G-klas te kolejki sprzedawali normalnie ludzie na Automoto za 20 tysięcy złotych, ja miałem takie za kolejkę, nie, żeby mieć samochód szybciej, co jest w ogóle 20 tysięcy, no fakt, jak ktoś płaci za furę ponad banie, to tamte 20 tysięcy to on, wiesz, tam na bułki w sklepie rano wydaje, nie, ale... Ale tak, w sumie śmiesznie się ten świat zmienia i prawnie, i w sumie z dostępnością samochodów. Bardzo ukrócenie nam prawa, na pewno zmniejszy to gdzieś tam jakoś tam odsetek śmiertelnych na ulicy. Nie myślę, że, znaczy nie chcę mówić, że to jest w dobrym kierunku, no bo to nie jest w dobrym kierunku, bo trochę to prawo bardzo poszło w taki dziwny rejon mocnego, wiesz, skumulowania, że ej, sorry, jak nawet ci się, nie wiem, omsknie czasami, no bo zdarza się, wiadomo, że tak ludzie się tłumaczą za każdym razem, że mi się omsknęło. No, wjechałem tutaj na 90 ze 110 do miasta, gdzie jest 50 nagle i wyszło ten 101 na przykład. No, dokładnie, nie? Albo jak z autostrady zjeżdżasz, to sam masz, tak? Ja mam przynajmniej taki efekt, ja zjeżdżam z autostrady i sobie tam pomykam na 120-130. Zależy, którym autem, znaczy, którym autem jadę i kto tankuje w tym momencie, bo jak ja tankuję, to zawsze jest eco driving, aczkolwiek no zawsze tak mam, zjeżdżam i jadę tyle samo co na autostradzie, gdzie wiem, że już jadę, nie wiem, po drodze leśnej, w której jest ograniczenie 90, a ja dalej cisnę jakby po autostradowym. Wiadomo, to jest las dookoła, bo akurat jak zjeżdżam z Opola bardzo często, to ludzie pewnie będą kojarzyli, o którym odcinku mówię, z autostrady właśnie w stronę Opola. No i tam jest ten odcinek właśnie taki śmieszny, leśny. No i tam widzę, że ludzie też mają dosyć duży problem. Ja kuźwa gonić ludzi muszę, ja wiem, czemu mi odjeżdżają, nie? Nie, no, mogę ich dogonić. Ale wiesz, gdzie jedziesz, nie? Tak, dosłownie, tak. Ale zobacz, z takim dostępem do fur, cyk, cięcie, bo tutaj kamera zawiodła. Zemdlała. Ale do takiego problemu, z takim problemem dostępu do fajnych, szybkich samochodów nie mają problemu takiego Amerykanie. I u nich się rodzi... To też trochę prawdy nie jest. Bo jak kupujesz europejską furę, w sensie, bo też słyszałem, bo na przykład ten duży znany youtuber Wisin Diesel, on pojechał... Nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, ale jak patrzyłem po jego Instagramie, to bardzo szukał G-klasy właśnie i widzę, że jest problem z takimi, wiesz, fura... Nie wiem, czy na przykład na poczakiem, bo tam te Dodge... Jakieś tam, nie wiem, które jeszcze marki... Ja mówię o właśnie wewnętrznym rynku, nie? A no to myślę, że nie mają. W sensie tych, widziałem te place, nie? Że tak. To wszystko jest wysrane tymi samochodami sportowymi. Sprawdzałem, to nie ma faktycznie problemu. No. To takie rzeczy na przykład jak Hellcata chcesz, nie? No to od czeka... ręki. Nie, to jest 3 miesiące. Ale to jest najcięższy do dostania w tym momencie samochód, dlatego że Dodge bardzo zaniża cenę, nie? Żeby być bardzo, bardzo konkurencyjnym względem wszystkich V8-ek dużych sedanów, znaczy no, średniej wielkości sedanów, mid-size sedan tak zwany. I to faktycznie na to się czeka długo. Mhm. Ale no, poza tym, no to jeżeli chcesz z 391 cubic inches V8-kę, która będzie już miała LSD, będzie miał już fajne opony i tak naprawdę jakoś jedzie, no. Czyli tak naprawdę właściwie te właśnie Chargery, Challengery, no i tak naprawdę piękny, duży rynek całych Japońców, nie? Właśnie, którzy są no, jakąś tam klasą wyższą przez paru poprzednich lat i to są właśnie te wszystkie Infiniti, Q35, Q37, nie? I te jeszcze wyższe, fakt, wyższe modele, rynek, no. Oni mają je naprawdę za bezcen. I bardzo się zastanawiałem, skąd się wzięła w ogóle właśnie ta kultura takich street takeoverów, takiego przejmowania, nie? Właśnie takeover od przejęcia, skrzyżowania. I okazuje się, że to nie jest w ogóle nowa moda. Ja myślałem, że to jest coś, co zboomowało tak w ostatnim czasie. Aczkolwiek okazuje się, że taka moda brała się już nawet w latach 70. Tylko, że to było spotkania ludzi zainteresowanych motoryzacją,
przed jakimiś klubami, na przykład nocnymi, nie? I ludzie tam parkowali, tam jeszcze wtedy w tamtych czasach skakali sobie na przykład. No właśnie, tam, nie? Lowriderki. Tak, kiedy to było popularne. No. I wiesz, no jak ktoś wyciągnął jakiegoś Chevroleta Caprice, nie? Który miał jakąś podstawową V8 i w miarę pokręcił, to nie było aż takie straszne ze względu na to, że to było jakieś po 200 parę koni. Stosunkowo jeszcze wczesna technologia opon, więc no też dużo poślizgu. Ślizgu, no dokładnie. No, więc mało słowa mieszanka. No małe prędkości, nie? I to się no, zmieniło razem z czasem, kiedy no już możesz mieć za te parę miesięcy poświęconej pracy paroletniego właśnie Chargera na przykład, nie, z V8-ką, no to już wystarczy ci takie 320 koni do tego, żeby zapiąć ten automat na jedynkę, skręcić, zarzucić i kręcić się. No i stąd się wzięła właśnie kultura takeoverów, ale czemu to zboomowało w ostatnich latach? I dowiedziałem się, ja z tego co przynajmniej wziąłem, zdążyłem przeczytać jeszcze po amerykańskich forach, po jeszcze amerykańskim Reddicie w ogóle właśnie, I to paru no, sobie czytał. A także jeszcze kilku youtuberów, materiały no. Też sobie jeszcze oglądałem, a nawet jeszcze jedną telewizję, jeszcze nie pamiętam jak się nazywała w tym momencie, ale to jest tak, KTLA5. No to. A to jest telewizja u nich? W sensie. Tak, tak. Okay. Ich wewnętrzna, nie? Jakieś tam właśnie. Serio mają taki kanał w ogóle? Tak, tak. O takich rzeczach? Kanał Pion. Nie, znaczy w ogóle mają kanał, który się rzeczy dzieją na przykład z Detroit, nie? No i tam mogłem zobaczyć co i który film, no to jest z tego, że Mass Shooting on the Takeover, nie? Coś tam i tak dalej. A to jest ten klimat, że latają helikopterami po mieście i sprawdzają gdzie. A, okej, okej, okej. Jestem też coś takiego. No, ale to głównie to są takie materiały, nie wiem, TVN, nie? W sumie. A, okay. Dla nich. Dla nas TVN, o, w tę stronę. No to dowiedziałem się, że tak. Biorą bardzo młode osoby udział w tych takeoverach i stąd się wzięło to bardzo popularne obecnie, względu na tak naprawdę wszelkie social media, które bardzo można szybko scrollować, czyli właśnie TikToki, nie? Reelsy i tak dalej, ale tym bardziej się to zakorzeniło ze względu na to, że w Ameryce samochód taki pełnowymiarowy możesz mieć już prowadzić już od lat 16 i wtedy masz. A tak, bo tam jest to śmieszne, że oni dopiero alkohol mogą od 21 i od 18 chyba broń kupować, nie? Tak, tak. W ogóle. Słuchaj tego. Ale no żyjemy w Polsce. Jest to bardzo duża ilość czasu dla takiego młodego człowieka pomiędzy 16 rokiem życia a 21. Oj tak. Kiedy może wejść także do klubów. A to zazwyczaj pod klubami nocnymi organizowane są właśnie takie właśnie spotkania. Detroit, Denver no i San Francisco w szczególności. I właśnie na skrzyżowaniu takim, gdzie podjeżdżali praktycznie ludzie tylko pod takie kluby nocne, to w pewnym czasie, w tych latach 90-tych, 2000-tych, to była atrakcja. To była taka atrakcja ogólna po prostu, ale potem zaczęło to żyć swoim własnym życiem i spotęgowane właśnie tym, że no masz 16 lat, 17, 18, przychodzisz pod klub, gdzie żeby się spotkać z ludźmi starszymi od ciebie, no tutaj no w sumie no nie wejdziesz potem do klubu, nie? Musisz poczekać jeszcze 3 lata od 18. Znaczy okej, okay, no dobra, no. No, ale już w tym momencie tak naprawdę, jeżeli masz wystarczająco średnio zamożnych za rodziców, to już możesz sobie pozwolić na takiego Chargera, Challengera albo Infiniti Q35, które kosztuje parę tysięcy dolarów, które zarobisz spokojnie w wakacje. No i co? No zazwyczaj to jest samochód, który nie jest warty dla ciebie dużo. Niektóre stany nie mają w ogóle PT, nie? Właśnie przeglądu technicznego. Więc no, u nich no, to jeżdżenie sobie czymkolwiek zdezelowanym jest absolutnie na porządku dziennym i jeżeli masz tylko front windshield, nie, to policjant nie powinien się przywalać generalnie do ciebie. Trochę tak. Ale trochę nie, no wiadomo. No właśnie. I ludzie przyjeżdżają, żeby kręcić po prostu bączki. Ale jak się w ogóle o tym dowiadują jeszcze? Na początku za jakichś początków takiego Instagrama 2010 i tak dalej, organizowały się grupy, które były takimi ilegalami naszymi, nie? I to było właśnie sideshow, takeover, clubs i tak dalej, właśnie lokalni. I oni się umawiali w takie standardowe miejsca właśnie, które były związane z jakimiś klubami nocnymi i tak dalej.
żeby jechać na taki właśnie takeover albo sideshow. Mhm. I brało się tam paru ludzi i dogadywało i mieli jakąś taką prywatną w ogóle selekcję właśnie, że tutaj nie wpuszczamy nikogo Instagrama, kto jest właśnie z niebieskich, nie? U nich czarno-białych w sumie. No tak. Ogłaszali, że będą tu i tu, przejmujemy o tej godzinie, pojawia się policja, no to wtedy się wszyscy rozjeżdżają, nie? Są umówieni, żeby stosunkowo to były miejsca, stosunkowo bez kamer, nie? Stosunkowo przyjazne środowisko pod tym względem, że to na przykład jest klub nocny i tak dalej, więc oni też nie chcą... Przyjazne środowisko, klub nocny. Tak, no, też nie chcą mieć problemów, więc nie będą wzywać policji, nie? W ten sposób. I ludzie, ludzie się zgadują, dojeżdżają na to miejsce, zaczynają robić inbe, wieś i w ogóle. I potem, kiedy zaczyna się pojawiać policja, to organizator bierze swojego iPhone'a i wysyła na airdropie. Nie? Spingalać? Tak, żeby spingalać w które miejsce, nie? Mhm. Gdzie się zgadujemy. I wtedy ludzie tam jadą, to jest 20 minut drogi, no i tam kolejny raz kręcą bączki, nie? Potem się właśnie bawią. Zmiana spotu. Tak, popularne. Zmiana spotu, po prostu. Ale no, jest to na tyle zaawansowane w porównaniu do jakichś grup facebookowych i tak dalej, jeszcze jak pamiętam, jak się jeździło na spoty do Kalisza, choćby Poznania i jeszcze gdzieś, że no to wysyła do wszystkich dookoła, nie? Informacje właśnie, którzy są tam friendly, nie? W tym momencie. No i tak się osoby bardzo młode bawią tak naprawdę. Później no to mi się wydaje, że jak ludzie już dorastają, zaczynają widzieć w tym nie tylko niebezpieczeństwo, ale też to, że no to nie prowadzi do jakiegoś takiego prawdziwego zainteresowania motorsportem, to często tego biorą sobie tak przerwę i idą gdzieś dalej. Mhm. W każdym razie nie znalazłem w ogóle, a specjalnie szukałem jakichś organizatorów po 30, nie w ogóle takich rzeczy. Nie, na Vice, na jakichś w ogóle grupach redditowych i tak dalej, jak opisują ludzie, faktycznie są ludzie młodzi. Ewentualnie potem mają jeszcze 20, 25, 20 parę lat i wtedy jeszcze jako tako są. Więc to jest bardzo, bardzo mocno kultura motoryzacyjna młodych. To jest taki właśnie illegal, tylko spotęgowany właśnie u nas. I mogą pozwolić sobie na dużo bardziej takie hardkorowe w widzeniu szybkiego TikToka akcje, które pozwalają się wybijać w sumie dalej jakieś tym imprezom. Bo tutaj ktoś kogo przejedzie, nie? Ktoś kręci bączka i urwie koło przypadkiem o krawężnik, nie? Tutaj bierze i policja wjeżdża i aresztuje kogoś od razu, nie? To się robiło bardzo popularne. Mhm. Tak zaczęło się pojawiać to jeszcze w innych stanach, dlatego że uznali, że czemu nie? Nie można być gorszym. No i potem Atlanta, właśnie Miami. Rozlało się. Rozlało się bardzo mocno, nie? O ile samo Miami na przykład miało już dużo problemów z w sumie samym upalaniem i robieniem właśnie przypału sobie w tak samym prawem, no to nie było tak źle za czasów H2O na przykład jeszcze. H2O takiej dużej imprezy spoterskiej. A tutaj no to ludzie się zjeżdżają, żeby robić tylko i wyłącznie te głupie rzeczy i zero z tego jest w sumie jakiegoś takiego, nie wiem, pożytku i związania z jakąkolwiek organizacją albo czymś takim. To jest po prostu robienie głupich rzeczy dla robienia głupich rzeczy. Dla kontentu. Tak, dla kontentu, nie? Po prostu. Ludzie chcą tam też mieć wystarczająco dużo... Ja skoro mogą sobie pozwolić na to, że mają wielkie skrzyżowania, mają do kupienia Corvette C6 za parę tysięcy dolarów i masz te 500 koni nagle jako 17-latek, nie? No to kurde, no nie chciałbyś wrzucić tej jedynki, do której jest wyskalowana do 120 km na godzinę i kręcić po prostu się? Oczywiście, że tak. W sensie ja uważam, że jeśli to jest typowo organizowane przez młodych, to jest tak, że jak człowiek dorasta, to zaczyna mieć troszkę bardzo szerszą perspektywę na niektóre rzeczy, a w tym młodym wieku myślę, że jakbyśmy się spotkali i byśmy mieli troszeczkę bardziej zamożniejszych, tak klasa średnia, no to pięknie nazwałeś, to myślę, że robilibyśmy to samo. I nawet jeśli to nam się to wydaje głupie teraz z tej perspektywy, w której teraz siedzimy, no bo to jest głupie, no ale to właśnie o to chodzi, że wiesz, zyskujesz tą popularność, bo robisz głupie rzeczy. To jest internet w dzisiejszych czasach, po prostu. Robisz głupie treści i masz oglądalność. Robisz głupie rzeczy na ulicy, masz oglądalność. Oni nie zdają sobie sprawy. W sensie świadomość 16-latka, 17-latka
jest na tyle głupia, jeszcze niedorozwinięta, że on dopiero wchodzi w coś, co można nazwać, wiesz, prowadzeniem za kółkiem, tak? Czy tam odpowiedzialność za drugą osobę, to nie czujesz tego. Ja sam wiem, jak miałem, bo jeździłem motocyklem, to tam naprawdę, tam jak miałem 18 lat i pierwszą 600 chyba wtedy, 650, bo miałem SV-kę, to ja wiem, co ja robiłem. W zasadzie to naprawdę, okej, jest ten olej w głowie, inne rzeczy, bo zawsze to miałem, ale to robiłem niejednokrotnie głupie rzeczy i to mogło się źle skończyć, wiadomo. Tutaj kręcenie bączkiem wśród, no stary, no sam ten wiesz, wjeżdżasz z samochodem, masz kupione, tak, tam wyjazd wydechów, napierdziela, chcesz się popisać, chcesz się pochwalić, rzucasz jedyne, odkręcasz, robisz sobie bączki, jest fan, tak, no wszyscy cię kręcą, może się zaraz coś stać, inne rzeczy, jest adrenalina, której no w tym wieku no bardzo dużo adrenaliny. Ja uważam, że to jest ogrom adrenaliny, no ale to jest coś, co młodych, no mnie też to kręci. Nie wiem jak ciebie, ale fakt faktem, nie wiem czy to jest w ogóle kultura, którą powinno się rozwijać, no ale sorry, to już poszło. W zasadzie to już się rozlało. Teraz trzeba, nie wiem, gdzieś tam, czy tam wejdą aspekty prawne? Oczywiście, że nie. No tylko, że popatrz, ile tam jest tych ludzi dookoła. W sensie, jak masz tego Vera, to wszyscy o, przychodzą z kamerami, tak, ła, kurde, bo ktoś pali lacia. Jest 600 osób, nie? Jest 600 osób tam stoi, nieważne, czy tam, tak, dzisiaj mi wysłałeś ten filmik, czy Dodge Ram się wpingala właśnie w trójkę ludzi, ich przejeżdża, dosłownie ich, kuźwa, przejeżdża. No to dla mnie to jest już takie, nie no, za grube. W sensie to jest psucie nam opinii. Ludziom, którzy chcą się pobawić, ale chcą to zrobić z rozsądkiem. Wiadomo, jest mały promil takich osób, bo zazwyczaj jak już odklejasz, to odklejasz po całości. Chociaż mogę się mylić tutaj w tym przypadku, to jest kwestia otwarta do dyskusji w komentarzach. Ale wydaje mi się, że tutaj no, cała ta kwestia tego werów, mówię, jeśli chcesz sobie nabić jakiegoś tam, powiedzmy, fejmu i zauważmy, że trochę inaczej media społecznościowe też działają w Ameryce, tak? Na nich można sporo zarabiać, tak? I mi się wydaje, że ludzie tam bardzo na siłę próbują robić wszystko tak, żeby im coś przyniosło po prostu zasięgi. Ja myślę, że to już idzie w takim kierunku, że powoli robi się to troszeczkę, tu w tym przypadku bym powiedział, niebezpieczne, no bo wiadomo to, że sobie kręcisz tam bączki na ulicy, nie wiem, wpada policja, ludzie się rozjeżdżają, to jest jeszcze okej, okay, nie? Ale jak już, wiesz, no są kasowani ludzie, albo jak ja widzę, że wiesz, tam ostatnio zrolowało komuś auto, też na tej gowerze, a tam koleś wystawiał nogę, no to sorry, no kościoła ma po nodze w tym momencie. No tak, no grasz głupie gry, wygrywasz głupie nagrody, nie? Trochę tak, w sensie... No nie do końca wygrywasz głupią nagrodę, bo nagrodą jest fame. I teraz możemy wchodzić w tą definicję fejmu i kto jak nią sobie dysponuje, kto jak nią chce zarządzać, no ale zauważ, że ostatnio bardzo, nie tylko Polski, tylko cały świat poszedł w taką stronę, że róbmy dramaty na wszystkim, co się da. Nie? I to uważam, że wiesz, rzetelne ocenienie sytuacji jest bardzo nam potrzebne, a tu robimy dramat z dramatu, który nie jest potrzebny tak naprawdę, nie? To jest tak zwane szkalowanie drugiej osoby, bo na tym są zasięgi. Tam no, zdobywasz zasięgi jakkolwiek, wydaje mi się, tak? Zresztą tam też jest pełno tych kanałów, komentarzy i inne rzeczy. Ale wydaje mi się, że tutaj przy tych takeoverach, no to samo mówi, że tam nie ma osób po 30. No, w tym momencie, czy bym chciał pojechać na coś takiego? Absolutnie nie. Bo wydaje mi się, że po prostu no nie wiem na ile ma ta osoba rozsądku w tym samochodzie, nawet żeby pooglądać to z boku. Nie wiem po co nawet, no ale wow, jest szał, palą się opony, robią głupie rzeczy, nie? Mm-hmm. Nie, z drona bym chyba to po prostu przyleciał. Z helikoptera, wiesz, tą kamerę zaczął nagrywać po ludziach. Ale właśnie to, że to są tak bardzo skrajne. No to są skrajne, tak. Super skrajne zachowania, tak bardzo skumulowane w jednym miejscu. No. No to przyciąga właśnie też ludzi, nie? Bo to jest bardzo szybka adrenalina dla tych właśnie spragnionych tego klubu nocnego, który jest otwarty o 21 dopiero. Tak jest. No i to właśnie przyciąga tych ludzi, tylko że strasznym takim w sumie przypałem jest to, że ci ludzie przychodzą i organizują się w miejscach, które no są po prostu miejscami publicznymi, nie? Że to jest bardzo mocno centrum miasta i no to jest super przypałowe, bo takeover jeszcze miał taką swoją
takie swoje początki, że się działo na przykład w jeszcze nie tylko właśnie pod klubami, ale ludzie się umawiali, że na przykład jechali do zamkniętej fabryki, nie? I potem w samych wnętrzach w sumie jakiegoś budynku wtedy mogli upalać. No wtedy byli sami ze sobą chociaż, nie? O tyle było dobrze. Może nie rozprzestrzeniali tego, ale mi się wydaje, że wiesz, jak masz 600 osób otoczone dookoła ciebie, to masz żywą tarczę za przeproszeniem, tak? No, no niejednokrotnie, nie? Właśnie. No i taka kultura w tym momencie, no to przedostaje się też dalej. No wiesz, no nie ma się co dziwić, bo myślę, że to tak zawsze się zaczyna od Ameryczki i powoli sobie wbija się w nasz kontynent. Nie widziałem jeszcze materiałów z Hiszpanii czy tam z Francji, to tam dużo rzeczy można zobaczyć, więc może Francji nie poruszajmy, ale... Nie wiem, czy Francja to byłoby takim koronnym przypadkiem, ale no, na przykład Ameryka Łacińska bardzo mocno tam też w sumie robi swoją własną scenę i na przykład też Brazylia i Portugalia też jeszcze robią taką... No tam, znaczy tam w ogóle to jest kultura internetowa bardzo rozwinięta. No więc... nie dziwię się, nie? No tak jak mówię, to są pieniądze, no w dzisiejszych czasach, wiesz, no kiedyś jak było coś nazwane zawodem influencera, no to ludzie się śmiali, nie? No ale dzisiejsze wyniki pokazują, że no żyjemy w tych czasach, gdzie no naprawdę bardzo duży marketing internetowy idzie, przez co no to są zyski, nie? To po prostu jest kasa, tu płynie duża kasa, więc ludzie się chcą podłączyć pod ten front za wszelką cenę, także w dzisiejszych technologiach, jeżeli mamy, wiesz, smartfony, które no, kiedyś to, wiesz, ludzie tym wysyłali, nawet nie, w sensie te pierwsze telefony, to ludzie tym wysyłali, wiesz, no, na Marsa, tak, robili misję jakąś na Marsa, to wydaje mi się, że wiesz, no, w dzisiejszych czasach, jak masz dostęp do social media, gdzie masz aparat taki, że wiesz, jesteś w stanie zoomować sobie o 50 razy jeszcze coś zobaczyć, no to jest na tyle proste, że wiesz, no content nie jest zrobić trudno. Głupi content jest jeszcze prościej. I myślę, że dlatego ludzie odbiegają w te tematy takeoverów, mimo że to jest no skrajne, no tak jak mówimy, no już myślałem, że skrajnym jest, nie wiem, upalanie auta na ulicy, co wiesz, w biały dzień jest trochę głupie, no ale to jest jednak pościg skontrolowany. To jest trochę głupie, nie? A to jest tylko trochę głupie. Znaczy, a to jest bardzo głupie. Właśnie. To jest po prostu bardzo głupie i uważam, że takie zachowania, no... No nie zabronisz, no bo i tak to ludzie będą robić, w sensie, wiesz, można tam ten... No właśnie, ale jak zabraniają to w takim razie w ogóle władze? To też jest bardzo ciekawa sprawa, bo dla nich to takim bardzo rzeczą dotyczącą wolności jest to, że no nie można ci zabrać jakichś podstawowych praw, nie? I że na przykład no prawo tak, do jeżdżenia samochodem, no to też według niektórych stanów jest tak bardzo ważne, no, że nawet tego ci nie zabierają, nie? Mogą ci anulować właśnie, ale potem możesz zrobić ponownie i to jest bardzo przesunięte w tę stronę, że z jednej strony ludzie się nie chcą bardzo dać złapać oczywiście, ale nawet jeżeli zostaniesz złapany, no to tam przypał, za 3 miesiące znowu będziesz jeździł, a nawet jeśli, no to i tak policja bardzo rzadko weryfikuje to, czy masz papiery na jazdę samochodem, więc potem i tak odwalisz kolejną głupią rzecz i no prawo jest wciąż tam delikatne, aczkolwiek ogólnie to, jakie wygląda spojrzenie właśnie różnych stanów na sam właśnie ten problem, jest bardzo ciekawe, bo z tego, co sobie oglądałem, to tak, na przykład San Francisco bardzo niechętnie podchodzi do tego tematu, że także policja, jak jest wzywana na miejsce, no to oczywiście jest po to, żeby przegonić właśnie tych wszystkich ludzi i ewentualnie złapać tych, którzy no ewidentnie łamią prawo w momencie, w którym już policja tam wjeżdża. Ale no tak to dzwonią potem po straż pożarną, po prostu gaszą ten wrak jakiś, co tam leży, ewentualnie posprzątać, no i kolej się kończy, nie? Ale na przykład z tego, co wziąłem i przeczytałem sobie, to Texas ma na przykład specjalną jednostkę do wykrywania umawiających się na takeover nastolatków i zamykają ulicę, nim cały pokaz się zacznie w ogóle. Także to jest tak, że oni z wyprzedzeniem przyjeżdżają, zamykają skrzyżowanie. Tylko no teraz pytanie, skąd oni biorą informacje, nie? Wiesz, to jest zawsze wnikanie jakoś potem jeszcze w grupy, nie? No tak, no to jest, wiesz, inwigilowanie albo przez kogoś, kto jest w środku, tak? No. Masz, albo robią trochę gorzej, dlatego się zapytałem. Miejmy nadzieję, że to jest opcja po prostu, że mają snitcha w środku i po prostu przez to, no tylko nie wiem, to jest, wiesz, uważam, że powinno się z tym walczyć na tyle, żeby nie wiem, no uważam, że nie, dać im miejsce, nawet wiesz, stary, kurde, ale oni nie chcą miejsca, no właśnie wiem, to jest takie,
To jest właśnie po to, żeby to zrobić coś nielegalnie. To jest część walki z policją, Właśnie. No. Część jeszcze tego właśnie zbuntowania, które mogą w bardzo łatwy sposób nagle wziąć i wyrwać, nie? Się dokładnie. Z całych tych rąk systemu i tak dalej, dlatego że robisz coś nielegalnie, nie? Jak przyjadą do Polski, zobaczą, jaki tu mamy system prawa i myślę, żeby inaczej, jakby im tak mocno skrócili i oni by nie czuli takiego Eldorado, to myślę, że by było to bardziej krócone, nie? Że jakby mieli troszeczkę większe konsekwencje. Ja nie mówię, żeby to robić oczywiście, nie? No ale kurczę, no jak patrzę na to, to jest taka głupota, w sensie ja nie wiem po co nawet, jak ktoś robi ładny bok, idzie ładnym kątem, wiesz, zmienia, nie wiem, sobie robi przekładkę, robi odcinę przy tym, fajnie to wygląda, rób, nie? No bo tu pokazujesz w tym momencie, co potrafisz, a drift, jak dobrze wiemy, no jedni uważają, że jest prosty, drudzy uważają, że nawet nie wiedzą, jak zacząć, tak? Ale rób, ale w bezpiecznym miejscu. W bezpiecznym miejscu, tak. A tu w tym przypadku, no sorry, co pokazujesz, no mówię, czemu ludzi to jara? Bo co, bo jest show? Bo jest show od razu, nie? Okay. Wiesz, to jest tak, że... Nie musisz przygotowywać flag, innych rzeczy, czekaj na coś, po prostu wjeżdża ktoś i wiesz, upingala, nie? Jeszcze szukałem sobie na przykład argumentu a propos tego, znaczy, przecież no, Ameryka jest jednak znana z tego, że jest dużo tras po prostu, nie? Torów no, i tak dalej. Tak, tak. Tak mi się wydawało. A okazuje się, no, że najbliższy tor na przykład od Detroit jest 3,5 godziny drogi. No i to pewnie u nich te 3,5 godziny to nie jest tak jak u nas, że tam wiesz, masz 3,5 godziny i przejeżdżasz tam x kilometrów, u nich przejeżdżasz x razy 2, no wszędzie jest autostrada praktycznie. Nie? No tak, tak, ale no więc... to wciąż jest coś, co dzieje się gdzieś paliw, inne rzeczy, tak. Wiesz, troszeczkę inaczej to wygląda, jak chcesz się pobawić w Ameryce, to tak jak powiedziałeś, no tutaj jakąś ładną furę kupujesz za jakieś, wiesz, no tak jak powiedziałeś, że chcesz sobie zarobić na pracę letnią. Pracą letnią, stary, i wiesz, i możesz sobie pozwolić na, no ja nie wiem, czy wiesz, ja bym sobie mógł teraz pozwolić na taki samochód, no czy nie wiem, na teraz, w zależności które, nie, ale takie auto to zabawy, wiadomo, no u nas się kupuje śmietnik i po prostu się tym upingala, no śmietniki tam można znaleźć do... No zależy, no to co... No u nich to wiesz, 350Z to jest samochód za 6000 dolarów, nie? No właśnie. No, Infiniti właśnie takie Q37, co już masz, no kurczę, no masz 320 koni, V6, napęd na tył, LSD, zrobione wszystko tak naprawdę. Jeżeli chcesz, to tniesz po prostu ewentualnie jeszcze sprężyny, żeby to obniżyć i tak. Auto jest w miarę stylowe i dobre, no, dobre do latania bokiem. Tak jest. No i to też są podobne pieniądze, nie? Dla nich to naprawdę to jest, rynek jest zbyt szeroki na to, żeby oni musieli się rozglądać tak jak my bierzemy, patrzymy, że o, jest oferta za tylko 5000, kompot 1.6, nie? No to dla nas to jest wtedy, o jak fajnie, no, w miarę tanio, będę musiał pracować 2 miesiące, żeby, tak, żeby sobie złożyć na takiego, nie? Tak. A u nich to jest no, praca nastolatków jakaś podstawowa i no, masz na to po prostu pieniądze, benzyna, która kosztuje bardzo mało i no i miejsce od razu na to właśnie, dlatego że no, upalasz na tych takeoverach i tak dalej i no nie zastanawiasz się potem, czy będziesz chciał coś robić właśnie z, nie wiem, swoją karierą, że będziesz drifterem, że będziesz kierowcą i tak dalej. Nie, ludzie zazwyczaj tego nie szukają tak bardzo. Właśnie to jest bardzo ciekawe w sumie. Pewnie tego nie doceniają też po części. No myślę, że nie, no wiesz, jak coś łatwo przyszło, to wiesz, jak, znaczy no łatwo, no nie wiem, no wydaje mi się, że ty chciałbym sobie, wiesz, popracować. Troszkę inaczej, inną wartość pieniądze tam mają, tak? Więc no, wiesz, popracujesz sobie 2 miesiące, masz na taki samochód, no popracujesz 2 miesiące, no to mówię, masz kompota w 1.6, tam Golfa no 4, no tak naprawdę. Bo ja pamiętam, że ja za tyle swojego Golfika kupiłem pierwszego. Więc no to mi się wydaje, że to też może być to, że to jest niedocenienie, że są tanie części, że w zasadzie wiesz, nawet u nas jak nie wiem, idziesz na event driftowy, no to liczysz opony. Ja myślę, że oni tam to mają troszkę w dupie, za przeproszeniem. No bo tam opona nie wiem ile kosztuje, no ale to wiesz, przy ich zarobkach to nie jest pewnie jakaś tam kwota, żeby o kurde, nie będę miał co jeść. No nawet jeżeli to jest 3-krotnie taniej, nie? No tak. To wyobraź sobie, no, jakbyś miał spalić kaporę, nie wiem, jechać na imprezę i spalić 2 komplety kół i każde po 120 zł, nie? No to jest ten sam przelicznik. To jest ten sam przelicznik, dokładnie, więc no nie ma co się dziwić, że to się narodziło i też nie ma co się dziwić, że ludzie są na to chętni.
Oby się nie stała nikomu jakaś tam, wiesz, powrócić na kuśwa. No właśnie, ale to się dzieje. To się dzieje, to się dzieje co chwilę praktycznie. No. Mam dokładne statystyki, że ogólnie 27% zgłoszonych street takeovers w Ameryce, znaczy 27% już jest więcej w tym roku, znaczy w tym roku, w 23, względem 22. Przy czym jeszcze odnotowanych, poszkodowanych no jest 40% więcej w ogóle. Także yes. Granica się bardzo mocno przesuwa, nie? I to w tym momencie to się łączy również z strzelaninami, postrzeleniem. No, Amerykę i broń. No. Dodatkowo jeszcze fajerwerki, dlatego że fajerwerki są też nieodłączną sceną, jakąś dodatkową atrakcją. No. Właśnie strzelanie prosto z samochodu na przykład, nie? Albo rzucanie też, albo rzucanie prosto na środek, no i podpalanie właśnie jeszcze benzyną. No i to wszystko jednak prowadzi do uszkodzeń często ciała i często też śmierci. Nie ma co się dziwić trochę, nie? No i też te przypadki właśnie, na przykład truck driver, z którego wystają ludzie po prostu przez szybę, nie? I tam machają sobie czymś, a jednak no... Kierowca przegrywa po prostu z fizyką i nagle dachuje, nie? No. I ci ludzie są przygniatani. To już się zdarzało kilkakrotnie, nie? Denver, Detroit w tym momencie i to są śmierci na miejscu, nie? Ostatnio widziałem jeszcze film, który był bardzo szybko skasowany na Instagramie, że gość wyjechał jakoś też w poślizgu pick-upem i trafił w ścianę, nie? I to nie było widać, nie? Co się dzieje właśnie i tak dalej. Okazało się, że przy tej ścianie akurat ktoś stał, nie? I nagle stał na jednej nodze. Dosłownie, nie? Po prostu. Nie miał już niczego więcej, nie? Po prostu z kikutem i szukał pomocy. I to się po prostu zdarza na bieżąco, nie? I to jest strasznie niebezpieczny trend właśnie pod tym względem, że ta granica się bardzo szybko przesuwa i bardzo szybko jest, żeby ktoś stracił często życie, nie? I na przykład taki, jeżeli dobrze kojarzę, na przykład to już wchodzi konfiskata mienia po prostu. O Teksasie mówiłeś przed przerwą? Tak, tak. Przepraszam. A ja mówiłem a propos właśnie Teksasu. Tak. Wcześniej, bo wyciągałem skąd się wzięły jeszcze tej covery, ale to właśnie w Los Angeles już w tym momencie jest konfiskata mienia po prostu, nie? Jest za... Zabierają ci auto, nie? Ty, który przyjeżdżasz, nie, to mają już na to prawo. Także o ile mają jakiś problem z egzekucją tego, czy faktycznie nie będziesz miał zabrane ich po prostu możliwości prowadzenia samochodu, to tyle konfiskata mienia już jest wprowadzona. No teraz pytanie, czy wiesz, czy to uczy, nie? W tym przypadku, bo kurde, no jak ktoś ma siano, to wiesz, to ma to gdzieś, przeproszeniem i wydaje mi się, że to jest tylko kwestia troszeczkę pokazania, że ej, coś z tym robimy, ale nie do końca sobie jesteśmy w stanie tym poradzić. Jak komuś już tak jak wcześniej wspomniałeś, koleś ramem wleciał w gościa przy ścianie i wycięło mu nogę. No i dzisiejszy ram, bo to był chyba ram, co mi wysłałeś z tym filmikiem, to przeleciał kilka ludzi, w sensie, że przejechał po nich. No nie, no to kurde, no wiesz, uciekasz przed policją, stary, no to i co ci to da? W sensie przelecisz po kilku samochodem osobach, one będą miały, nie wiem, skrzyżowane dwie nogi w dwie różne strony świata, nie wiem, przelecisz im po kręgosłupie, one giną, no i co ci to da? W sensie masz o wiele większy wyrob i teraz masz kogoś na sumienie w tym przypadku. Nie wiem, czy ludzie nad tym myślą. I właśnie jeszcze sprawa samego bronienia się w sądzie, na przykład w takich przypadkach, jak jest jeszcze publiczny lincz, na przykład jeżeli ktoś odwali na przykład jakąś lipę i na kogoś wjedzie, albo ktoś wjeżdża w środek na przykład i chce zatrzymać, żeby nie robiono tego po prostu, bo niejednokrotnie spotykał się jakiś good citizen, nie? Który wjeżdżał w środek i mówił, że stop, przestańcie. No to ludzie wskakują, nie? Po prostu na taki samochód, skaczą po nim, nie? Kopią i tak dalej. No niszczą po prostu to czym wjedziesz. To ciekawym jest to, że prawnicy obecnie biorą pod uwagę to, że jest to bezpośrednie zagrożenie życia i możliwość spanikowania. I jesteś praktycznie uniewinniany za każdym razem, jeżeli na przykład polecisz pełnym butem w momencie, kiedy cię otoczą po prostu ludzie, nie? I po prostu po nich przejedziesz, nie?
Co? Tak, naprawdę, zaskakujące jest to, ale to jeszcze z takiej amerykańskiej sekcji prawniczej wyczytałem, nie? I po prostu, że klient na przykład zabił kogoś, bo otoczono mu samochód, nie? No. I był broniony tym, że on nic nie widział, ludzie już skakali, bał się, że straci życie, nie? I to, że wdupił po prostu pedał, nie? I rozjechał jakichś ludzi, no to już jest brane jak pod obronę. No i teraz pytanie, nie, czy faktycznie, znaczy, bo to, wiesz, nie możemy też brać tego, że był winny w 100%, nie, bo nie znamy trochę bardziej sytuacji, też chciałbym na ten temat więcej poczytać, na temat tej sprawy, no bo w sumie... To jest kilka już, nie, ale faktycznie jak masz otoczony samochód, tak, coś ci omsknie ci się, tak jak już to wspomniałem wcześniej, nie wiem, auto ci wystrzeli spod, wiesz, złapie ci nagle przyczepność tam, gdzie nie powinien, i nagle ci ucieknie w drugą stronę, nie? I w kogoś wlecisz, no to kto jest odpowiedzialny? Ci ludzie, którzy stoją na tej ulicy i są tam nielegalnie, czy ty? No i to jest dobre pytanie, nie? W sensie to, dlatego pytanie, czy jak gościu dzisiaj przeleciał po tych ludziach tym ramem, no to pytanie, czy wiesz, czy on zostanie przez to, nic się nie stało, tylko że koleś upingalał samochód dookoła w środku skrzyżowania, tak? Z jednej strony, no to uciekał już przed policją w tym momencie, więc podejrzewam, że to jest ciężkie do wybronienia. Trochę tak. A z drugiej strony to są Stany, nie? Masz dobrego prawnika, może się ciągnąć sprawa tak długo, no, że nawet tego nie odczujesz. No nie? Tak. Finalnie, więc no... Wydaje mi się, że to jest też nieporównywalnie inny świat. I to, że przenosi się taka kultura do nas, to jest tylko to, co niebezpieczne dla nas w ostatnich latach, kiedy mamy jeszcze tak bardzo dostępną taką motoryzację. No. I trzeba z tym walczyć po prostu. Dlatego wszystkie takie ilegale, które się tworzą i chcą tworzyć coś dziwnego, bo chcą upalać faktycznie w mieście. Mhm. Zamiast, nie wiem, ingerować w to, że hej ludzie, tutaj spotykamy się i będziemy jechali na tory jakieś i tak dalej, no to jest tylko niebezpieczeństwo, nie? Po prostu w tym momencie. No też mi się tak wydaje. Kwestia, wiesz, no w Polsce, tak jak już wcześniej tam poruszaliśmy, no w Polsce, ja nie wiem, czy się w Polsce ludzie odważą. Zacznijmy od tego, to, że ktoś tam próbował, okej, bo to, wiesz, próby można podjąć, no tylko czy na dłuższą metę to się przyjmie, nie? Wydaje mi się, że tutaj akurat w tym przypadku, chociaż nagle się może odkleić, wiesz, Warszawka zacznie się bawić, później zacznie się... No dzisiaj o tym rozmawiamy, a jutro się coś wydarzy. Tak, jutro się coś wydarzy, nie? I tutaj ciężko w ogóle określić przyszłość, bo nie wiemy, no ale patrząc na tą perspektywę pieniądza, patrząc na perspektywę prawa, wydaje mi się, że nie w takim stopniu, jaki jest problem w Ameryce, bo... No nie wiem, to by było szybko krócone, w sensie tu naprawdę są większe kary. Myślę, że ludzie bardziej nad tą właśnie kwestią myślą niż to, że jakbyśmy przenieśli siebie teraz do Ameryki, no to zupełnie inne podejście do takich jazd byśmy mieli. No bo inne prawo, wiadomo, inny pieniądz, inne możliwości, więc o to mi wszystko chodzi. No jak będzie dużo odbicie materiału, to obiecamy, że pojedziemy do Ameryki, przynajmniej przez przypadek trafimy na jakiegoś z dala, na przykład dronikiem, tak jak już mówiłem wcześniej, bo nie chciałbym się za bardzo do tego zbliżać. Z lornetką, o, na przykład z lornetką, ale żeby zobaczyć to na żywo, nie? W sensie wydaje mi się, że każdą kulturę trzeba tam jakoś zbadać. Najgorsze jest to, że z jednej strony nie chce się wspierać, a z drugiej strony chciałoby się zobaczyć to na żywo, nie? Trochę takie no, kompletne odbicie lustrzane tego, co przed chwilą mówiliśmy, że to jest głupie, ale skoro już się gdzieś dzieje, no to my na to nie wpłyniemy z dwóch ziomków, którzy sobie gadają przed mikrofonem, no sorry, no nie mamy takiego przebicia, że ej, nie róbcie tego. Zresztą nawet no tak. Jakby ktoś to powiedział, to i tak to ludzie zaczną robić. No nie wiem, są walki na przykład, jakieś fejmy, klauty i no tak dalej. Nie? Wszyscy mówią, ale głupota, nie? A potem co? Kilka milionów kupionych. No dokładnie, więc to szkalujemy, ale oglądamy, nie? I to jest chyba najlepsze w sumie zakończenie tego tematu. Tak, tak naprawdę. Tak mi się wydaje. Cóż. To był podcast Samochodziarze. Tak jest. W takim razie i żegnamy się z wami. Ja Jacek i... Ja Michał. I tu Michał. Michał, mój serdeczny przyjaciel i streamer również.
No, jeszcze z tym musimy ten, ale tak, zaczynam za niedługo, też chciałbym się troszeczkę w tym temacie pobawić, także może do zobaczenia w przyszłości i żegnamy się z Jackiem, też serdeczny przyjaciel. Poznaliśmy się kompletnie przez przypadek, bo trochę historię zapomnieliśmy przełożyć po 5 minutach, a już mamy ponad godzinę materiału. I tak, poznałem zajebistego gościa, który ma mnóstwo pasji motoryzacyjnej. Gdzieś tam tyle tematów, ile już poruszyliśmy, stąd wynik ten podcast. Oczywiście zapraszam na twórczość, oczywiście, bo jest wspaniałym twórcą, wspaniałym autorem artykułów na internecie, także polecam Suchy Bagnet, bo pod tym nickiem się znajduje nasz Jacuś, także polecam obejrzeć i też... A twój nick gdzieś tam przykleimy, o, tak, gdzieś tam. Tak, gdzieś tam będzie jeszcze, nie? Ale już myślę, że jest wymyślony, także... Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Co dziękuję. Prawda, jeszcze mieliśmy pociągnąć jeden temat, ale patrząc na to, że montażysta może mieć już trochę problemy z tym, co tu się wydarzyło. Przepraszamy za przerwę, ale to pierwszy stream. Pierwszy podcast, przepraszam. Pierwszy podcast. Jeszcze musimy się wiele nauczyć, tak samo jak ustawianie kamery, statywu i innych programów, ale dajcie nam szansę, a pokażemy, że umiemy. No i powiedzcie tak naprawdę, czy się podobało. Tak jest. Bo to jest najważniejsze. Dokładnie. Żebyście wy mieli czego słuchać do auta. Dokładnie, dokładnie. Także polecamy się na przyszłość. Na pewno Dzięki, was Michał. Nie zawiedziemy. Do zobaczenia. Hej.